Nie milknął echa po wczorajszej konwencji suwerennej Polski. Prawo i Sprawiedliwość opóźnia rozmowy o listach na jesienne wybory, a partia Zbigniewa Ziobro, choć chce dalszej współpracy, przygotowuje się do samodzielnego startu. Solidarna Polska zmieniła nazwę na Suwerenna Polska, jak podkreślają działacze partii. Celem prezesa ugrupowania Zbigniewa Ziobro jest obrona polskiej niezależności w obliczu pozatraktatowych działań Unii Europejskiej. Zwyciężymy, bo wierzymy w nasze wartości. I to jest nasza siła! Suwerenna Polska przedstawiła podczas swojej konwencji 6 postulatów programowych. To m.in. zatrzymanie budowy europejskiego superpaństwa, renegocjacja umowy z Unią Europejską, stworzenie nowego obszaru wolności osobistej, religijnej i gospodarczej na terenach byłej pierwszej RP, ograniczenie ideologii gender oraz utrzymanie złotówki jako polskiej waluty. Widzimy z doświadczeń innych państw, które wprowadziły euro, jak chociażby Litwa czy Słowacja, że realnie odbija się to na kieszeniach obywateli tych państw. Ta cała retoryka antyeuropejska jest w pewnym trendzie, jest ona modna. Chociażby ze względu na zakaz rejestracji nowych aut spalinowych po roku 35. Podkreśla politolog Piotr Siekański, tak konwencję suwerennej Polski i retorykę ministra Ziobro skomentował szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Mała partia, około 1% poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski? Zmiana nazwy nic nie zmieni, tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój. A tak o nowej odsłonie partii Zbigniewa Ziobro mówił sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Czasami jest, panie redaktorze, tak, że jak rozpoznawalność jest na niskim poziomie, trzeba coś zrobić. Prawo i Sprawiedliwość i Suwerenna Polska chcą startować razem w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jednak po wczorajszej konwencji rozmowy o listach zostały opóźnione. Jeżeli nie będzie woli ze strony i Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, to wtedy rzeczywiście będziemy podejmowali, z Suwerennej Polski, będziemy podejmowali decyzję o tym, że ten start będzie samodzielny. Opozycja uważa, że Suwerenna Polska walczy o lepsze miejsca na listach, a swoje postulaty kieruje do elektoratu sceptycznego wobec Unii Europejskiej. Co wybory, partia pana Ziobry sugeruje, że będzie startować samodzielnie, że odchodzi, że to już koniec z tego związku z PiS-em. No a potem po paru tygodniach targowania oczywiście z list PiS-u startuje, więc myślę, że zdarzy się dokładnie to samo, co zawsze, że i nic. Akcja Zbigniewa Ziobry to jest pokazanie, zobaczcie, zobaczcie, my tu jesteśmy, my jesteśmy prawie jak Konfederacja, tak samo antyeuropejscy. Niewykluczone, że zmiana szyldu partii Zbigniewa Ziobro jest planem długoterminowym. W okresie długofalowym jest jakby budowanie nowego wizerunku partii w oparciu o elektorat tak zwany eurosceptyczny, elektorat patriotyczny i elektorat narodowy. Podkreśla politolog Karol Maszota. Partia Zbigniewa Ziobro działała pod nazwą Solidarna Polska przez 11 lat.